11,5 minuty po 10 wehikuł czasu, to byłby cud, śpiewał zespół Drzem nam przed chwilą. Panie, ty mnie to wczoraj tak na minę wystawiłeś, ja tutaj zapowiadam słuchaczom, że będziesz mówił o swoich przemyśleniach, a ja na tej minie. A przemyśleń nie było, nic wczoraj nie wymyślił widocznie Michał Lewandowski. Czekałem na dzisiaj, bo wczoraj się sporo działo. Pamiętasz, Danielu, hymn polski? No pamiętam. Słuchamy. Możesz cytować. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablom odbierzemy, marsz, marsz Dąbrowski. Dobra, ale wystarczy, słuchaj. No, od dzisiaj mamy nową narodową szablę, która nazywa się KAS, czyli Krajowa Administracja Skarbowa. Tak wczoraj ochrzcił tą służbę łączącą urzędy skarbowe, kontrolę skarbową i służbę celną wicepremier, minister rozwoju i finansów, pan Mateusz Morawiecki, wręczając sztandar funkcjonariuszom KAS. Wręczenie nastąpiło, tak nawiasem mówiąc, pod pomnikiem Powstania Warszawskiego, co już wywołało lawinę komentarzy nieprzychylnych dobrej zmianie internautów. No czemu pod pomnikiem Powstania? Bo zapowiada się rzeź Bogu Ducha Winnych, będzie dużo ofiar wśród ludności cywilnej, tak utyskiwali to miejsce. No ale dobra, zostawmy ich, bo jak pokazują słupki poparcia, większość społeczeństwa popiera obecną władzę, a w demokracji to przecież większość ma rację. A władza ma mocne argumenty na powstanie nowej służby i ustami wicepremiera Morawieckiego nie szczędzi jej pochwał i zachęty. I tu nawiązując właśnie do słów hymnu, pan Morawiecki powiedział tak. Dzisiaj naszą szablą jesteście wy, funkcjonariusze sprawnie działającej Krajowej Administracji Skarbowej, a ta przemoc obca to wszyscy przestępcy gospodarczy, którzy w nieuczciwy sposób traktują państwo polskie. Tak tłumaczył pan wicepremier. No i tylko przyklasnąć. Z wyliczeń, jakie przedstawił Mateusz Morawiecki, wynika, że Polska na skutek działania tej przestępczej gospodarczej obcej przemocy traci rocznie od 30 do 60 miliardów złotych. No, kwota kosmiczna, wystarczająca nie tylko na pokrycie 500+, ale w dużej części także na pokrycie no, prawie że całego deficytu państwa. Niech więc szabla KAS sieka przestępców gospodarczych, niech z ich tłustych kont płynie strumień monet i banknotów do państwowej kiesy, niech drżą przed karzącą ręką Krajowej Administracji Skarbowej. Szczególnie cieszą się też uczciwi przedsiębiorcy, którzy nie mają się przecież czego bać. A takie drobiazgi jak zniesienie zasady, że w przedsiębiorstwie może odbywać się tylko jedna kontrola, że nowa służba będzie mogła kontrolować podatników zawsze i wszędzie, nawet w ich mieszkaniach, bez zawiadomienia, wystarczy nawet pokazanie legitymacji służbowej inspektora, że przedsiębiorcy w zasadzie no, stracą możliwość zgłaszania zastrzeżeń do wyników kontroli i jeszcze takich kilka nowych, koniecznych uprawnień dla fiskusowej szabli, na pewno nie przeraża uczciwych przedsiębiorców, bo im przecież żadna kontrola nie straszna i każdego inspektora ugoszczą chlebem i miodem, szeroko otwierając podwoje swoich firm, a z radością... I zapraszam na zaś, na drugi raz. Tak, i z radością i ufnością pochwalą się swoimi księgami rachunkowymi. Bo wiadomo, że uczciwego żadna szabla nic nie wskóra. No, chyba, że ktoś tak sobie tylko myśli, że jest uczciwy i dopiero kontrola pokaże mu, jak bardzo się myli. Nie zmienia to jednak faktu, że dla polskich przedsiębiorców nadchodzą świetlane czasy, skończy się rejestrowanie firm w Anglii, Czechach, rajach podatkowych. No bo po co robić takie rzeczy, skoro, jak mówił wczoraj wicepremier Morawiecki, reforma doprowadzi nas do lepszej Polski i wierzę, że rozpoczynamy nowy rozdział w historii gospodarczej i nie tylko gospodarczej naszego kraju, tak powiedział pan minister, a szef nowej służby, szef Krajowej Administracji Skarbowej, wiceminister finansów pan Marian Banaś zapewnił, że Krajowa Administracja Skarbowa będzie przyczyniać się do rozwoju naszego kraju. Jestem przekonany, mówił pan minister, że spełni ona oczekiwania społeczeństwa, wspomagając uczciwych podatników i skutecznie walcząc z szarą strefą. Krajowa Administracja Sądowa nie pozwoli, aby ci, którzy chcą żyć naszym kosztem, mogli funkcjonować dalej tak spokojnie, jak to miało miejsce przez ostatnie lata. No i okej. W całym kraju przestępcy drżą ze strachu, a w całym tym uczciwym biznesowym środowisku od rana strzelają korki od szampana. A tak przy okazji serdecznie pozdrawiam panie i panów z Niskiego Urzędu Skarbowego, zapraszam, to znaczy Krajowej Administracji Skarbowej. A właśnie, teraz jak będą się ich pytać znajomi, a gdzie ty pracujesz? A w kasie.
To tak aż nazwa tak się wiąże z tym, czym oni się będą zajmować. Tak jak mówiłeś o tej obcej sile, to już się bałem, że o zakamuflowanej opcji niemieckiej będzie. Kto wie, tych przedsiębiorstw tu się mnoży bez liku, a tak przy kasie, no to ile kasy w tej kasie będzie się zarabiać, prawda? Pewnie i tak za mało. 16,5 minuty po 10, skoro minister wierzy w lepszy świat, no to my też wierzymy razem z braćmi Cugowskimi, którzy już teraz nam o tym zaśpiewają. Oj, wierzymy.